chciałam tutaj dzisiaj serdecznie pozdrowić i zaprosić do udziału w naszej konwencji programowej oraz przedstawienie naszej drużyny. Gościem specjalnym jest dzisiaj z nami Stanisław Piątek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dziękuję bardzo. Nasz starosta Stanisław Cybula. I ja jako kandydatka na burmistrza Dawska Pomorskiego. No cóż, zacznijmy od tego, że słyszę czasem głosy, że nie wszyscy z Państwa znają mnie tak w ogóle. Otóż mieszkałam w miastku, to taka mała miejscowość w województwie pomorskim, tak właściwie na pograniczu województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Z tego miastka zaczęłam uciekać. Uciekłam najpierw do Białegoboru, do szkoły średniej, a potem na studia do Szczecina. Na studiach, a czyli właściwie po studiach, osiedliłam się razem z mężem w Szczecinie i 7 lat byłam nauczycielką akademicką. Po tym czasie zadecydowaliśmy z mężem, że chcemy wychowywać nasze dzieci w innym miejscu i zaczęliśmy tego miejsca szukać. I tak właśnie trafiliśmy na Pojezierze Drawskie. Zapraszam Państwa, można sobie jeszcze usiąść. Na tym Pojezierzu Drawskim jesteśmy już od 5 lat, a 10 lat temu właściwie tę ziemię tutaj kupiliśmy, tylko trochę długo nam szło z tą budową. I od tych 5 lat jestem mieszkanką tego regionu i aktywnie staram się uczestniczyć w życiu naszej społeczności. Zacznę od tego, że moją pierwszą taką aktywnością była moderacja debaty na temat praw kobiet na Pojezierzu Drawskim przy udziale ministry obecnie do spraw równości Katarzyny Kotuli. Rozmawiałyśmy na temat tego, jak te prawa kobiet w naszych małych regionach wyglądają i sobie myślę, że te prawa kobiet są dla mnie jednak szczególnie ważne. Dlatego też prowadziłam strajki kobiece tutaj w naszym regionie. To, co zrobiłam kolejnym krokiem, to pomogłam w obniżeniu podatków lokalnych restauratorów i sklepików sołeckich w naszym regionie w pandemii. Była taka możliwość. To były akcyzy za zamknięte lokale. Ja podjęłam inicjatywę uchwałodawczą, obywatelską. Pomogli mi lokalni restauratorzy właśnie w zbieraniu tych podpisów i dzięki czemu można było te podatki obniżyć. Kolejnym wydarzeniem, taką aktywnością demokratyczną był Tour de Konstytucja na Placu Konstytucji, gdzie przyjechali do nas między innymi Robert Hojda, który prowadzi to wydarzenie, oraz prawnicy i inne osoby ze środowiska sądowniczego. Prezentowaliśmy tam demokratyczną taką debatę. To wydarzenie miało służyć właśnie szerzeniu tej demokracji w czasie, kiedy tej demokracji w naszym regionie zabrakło. Kolejną taką większą aktywnością w naszym regionie była pomoc w kryzysie uchodźczym, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Mieliśmy punkt na ulicy Sybiraków, punkt Spójnika, gdzie przyjmowaliśmy i wydawaliśmy żywność, odzież, pomagaliśmy w znalezieniu pracy, pomagaliśmy w przydziale lokali i w innych czynnościach związanych takich prawnych z tą obecnością osób w tym kryzysie uchodźczym u nas w regionie. Kolejnym takim działaniem było stworzenie integracyjnego Dnia Mamy w Drawsku Pomorskim. To było wydarzenie w Parku Chopina, gdzie można było sobie przyjść, wylosować los z jakimś drobnym upominkiem. Było to wydarzenie nieodpłatne dla mieszkańców naszego regionu. Widzę tutaj już niestety nieżyjącego pana Burkiewicza, który też bardzo aktywnie angażował się w to wydarzenie, naszego tutaj przyjaciela również. Kolejnym takim osiągnięciem w tym regionie było stworzenie integracyjnej półkolonii w okresie letnim. Kiedy osoby w kryzysie uchodźczym sprowadziły się do nas, okazało się, że wyzwanie było dla nich, nie wiem, pójście do pracy w czasie, kiedy były wakacje, tak? Kiedy dzieci miały wolne od szkoły. No i niestety w Drawsku nie było takiej możliwości, żeby te dzieci gdzieś oddać na jakąś półkolonię i dlatego szczerze, w 2 tygodnie postawiłam tę półkolonię na nogi i półkolonia trwała przez cały okres lipca.
koszt tej półkolonii to 300 zł, jednak te dzieci były tam przez 8 godzin, miały pełne wyżywienie. Ona była w dużej mierze działalnością charytatywną, bo taką też się zajmuję. Aktywnie staram się uczestniczyć w dożynkach organizowanych, dożynkach sołeckich. Tutaj moja sołtyska Ewa Jagieła też może potwierdzić, że to jednak jest wsparcie i pomoc i aktywizacja pozostałych członkiń i członków naszej społeczności sołeckiej. I 3 lata z rzędu brałam w niej aktywny udział właśnie jako sołectwo Przytoń, które reprezentowałam. Kolejnym etapem były budżety obywatelskie. I tutaj w poprzednim roku złożyłyśmy projekt Nauka poprzez zabawę, gdzie zasponsorowaliśmy w budżecie obywatelskim zabawki edukacyjne na place zabaw w 3 sołectwach. W tym roku ma powstać projekt, który został przeprocedowany w ubiegłym roku, Jabłodzielnia. Jabłodzielnia ma powstać na miejskim targowisku. Jest to takie miejsce, gdzie można się wymieniać żywnością. Można tę żywność zostawić, a można ją też zabrać. To nie ma służyć tylko i wyłącznie temu, żeby dokarmiać osoby potrzebujące, ale również szerzyć kampanię taką, żeby nie marnować żywności, że to ma służyć nie marnowaniu żywności głównie. Tak, zaangażowałam się w Szlachetną Paczkę, nie mam jej na tym zdjęciu, ponieważ w tym czasie miałam operację. Dlatego moimi rękoma mój mąż i moja sołtyska jakby sfinalizowali tę Szlachetną Paczkę dzięki pomocy także tutaj lokalnych przedsiębiorców, tutaj też panu Przemkowi Boguszowi bardzo dziękuję, bo też zaistniał w tym wydarzeniu. Udało nam się doposażyć i oddać trochę żywności dwóm braciom, którzy mieszkali niedaleko. Tak? Z reguły wybiera się rodziny, a tutaj panowie mieli naprawdę bardzo duży kryzys i potrzebowali takiego wsparcia i pomocy. To, co zrobiłam w ubiegłym roku, to założyłam Fundację Rozwoju Nauki. Dzięki tej fundacji pozyskuję środki na różnego działania edukacyjno-sportowe w naszym regionie. I dlatego też staram się aktywnie uczestniczyć, czy to w szkołach, czy to w różnych innych. Zapraszam Państwa, proszę się nie przejmować, bo tutaj skracamy dystansę dzisiaj. Tak, i tak staram się w tej właśnie fundacji trochę działać. Zanim założyłam tę fundację, przez 4 lata, ponad 4 lata, przez kadencję 9, byłam dyrektorką biura posłanki Katarzyny Kotuli. Dlatego też nauczyłam się bardzo dużo, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, o inną działalność stricte społeczną. To pozwoliło rozwinąć skrzydła także mojemu sołectwu, dzięki czemu założyliśmy koło gospodyń wiejskich w Przytoniu, które nazwaliśmy Przystanek Przytoń. I pomimo tego, że nie mamy świetlicy wiejskiej w naszym Przytoniu, staramy się aktywnie działać, dlatego czasem użyczamy naszego salonu do takiej aktywności. I tutaj na tym zdjęciu mogą Państwo zobaczyć, to jest akurat Dzień Dyni z dzieciakami z naszego sołectwa. Jestem taką społeczniczką z krwi i kości, zresztą widać to było po tych działaniach, które tutaj zaprezentowałam dotychczas. Dlatego też uważam, że Drawsko zasługuje na kogoś, kto spojrzy innym okiem. Na kogoś, kto działa społecznie, który jest otwarty na współpracę z różnymi organizacjami i z różnymi lokalnymi biznesami. Ostatnio udało mi się na zaproszenie pani dyrektor, nowej pani dyrektor Ośrodka Kultury, poprowadzić też Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I to było takie wydarzenie, które dało mi skrzydła, dlatego wiem, że taka działalność charytatywna, społeczna i działalność dla ludzi daje mi skrzydła. Dlatego tu jestem i proszę Państwa o głosy. Teraz chciałabym zaprezentować swoją drużynę, dlatego musimy zrobić tutaj małe przetasowanie prezentacji. W okręgu numer 1 Jakub Korczyński. Kuba, zapraszam.
słychać. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja się nazywam Kuba Korczyński, tak już Agnieszka powiedziała. Kandyduję z okręgu pierwszego, czyli te wszystkie ulice roślinne, Lipowa, Akacjowa i tak dalej, plus Tuwima i te okręgi. Jestem 22-letnim studentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Urodziłem się w Drawsku, spędzam tu każdą wolną chwilę i wiążę z tym miastem po prostu swoją przyszłość, także po studiach. Zwykle studiuję filologię germańską. Tak. Na co dzień angażuję się w działania z młodzieżą. Jestem wiceprzewodniczącym Młodzieżowego Sejmiku naszego województwa i chciałbym właśnie też, żeby młodzież w Drawsko-Pomorskim, żebyśmy z młodzieżą budowali społeczeństwo obywatelskie, które mi tu tak troszkę brakuje. Dlatego aby młodzi ludzie, tak jak ja, chcieli po studiach wracać do mniejszej miejscowości, takie na przykład do Drawska, to musimy zapewnić tutaj pracę, musimy zapewnić tutaj, żeby mieli co robić i przede wszystkim, żeby ich głos był słyszalny. W tym celu moim takim sztandarowym projektem, z którym idę do Rady Miejskiej, jest utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, która będzie po prostu organem doradczym dla Rady Miejskiej i będzie reprezentowała młodzież w Drawsku Pomorskim i ich interesy. I właśnie dlatego Kubę pozyskałam do tej drużyny, ponieważ tak jak ja, nasze myśli są spójne. Też chciałabym tę radę tutaj mieć. No dobrze, no to dalej. Numer dwa, okręg numer dwa, Anna Musiałowska. Zapraszam Cię, Anna, tutaj do nas. Dzień dobry. Nazywam się Anna Musiałowska. Wykształcenie średnie. Rodowita mieszkanka Drawska Pomorskiego. Kandyduję do Rady, ponieważ chcę być przedstawicielem ludzi, których się widzi tylko i wyłącznie przy wyborach. A oni mają swoje problemy, swoje pomysły na swoje lokalne społeczności. I chcę być takim buforem między urzędem, a właśnie nim. I dlatego postanowiłam kandydować i proszę o głos. Dziękuję Ci, Ania, tak bardzo skromnie. Ja dodam, że Ania bardzo śledzi to, co się dzieje w naszej lokalnej społeczności, w mediach społecznościowych. Wszystko wie, nie? Tak? To jest osoba, która wszystko wie. Tak. W okręgu numer 3, Monika Malec. Zapraszam Cię, Monika. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak Państwo wiecie, jestem rdzenną mieszkanką Drawska Pomorskiego. Od wielu lat również czynną społecznie, społeczniczką działającą głównie na rzecz potrzebujących kobiet, kobiet w trudnych sytuacjach życiowych, jak i rodzin. Przeszło 20 lat mieszkałam na osiedlu Mickiewicza, stąd też pomysł akurat na start z tego okręgu. Obecnie mieszkam obok osiedla Mickiewicza, czyli cały czas jestem w tym samym terenie. Stąd problemy życia codziennego na blokowisku nie są mi obce. Ze swojej strony mogę zapewnić Państwa, że moim priorytetem jest przede wszystkim drugi człowiek. Drugi człowiek, wzajemne zaufanie, prawda i przede wszystkim umiejętność słuchania. Wydaje mi się, że bez tego nie jesteśmy w stanie nic osiągnąć. Dziękuję. Ja powiem, że Monika prowadzi jeszcze taką nieformalną grupę mamuśki i na tej grupie właśnie korzysta z tego kanału do tego, żeby pomagać i móc pomagać innym osobom. Teraz okręg numer 4. Tadam! To ja. Chciałabym reprezentować ten okręg, ponieważ na ulicy Sybiraków bardzo długo mieliśmy otwarty punkt spójnika. Jakby te działania przyczyniły się też do rozpoznawalności w tamtym regionie, dlatego byłoby mi bardzo miło reprezentować Państwa w okręgu numer 4 jako kandydatkę do Rady Miejskiej. Okręg numer 5, ta, która przyszła ostatnia, Małgorzata Jasyk. Nie ostatnia. Dzień dobry. Dzień dobry, Małgorzata Jasyk. Jestem nauczycielem. Ponad 30 lat pracuję w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim. Od 10 lat jestem wicedyrektorem. I przede wszystkim interesuje mnie młodzież. Nasze Drawsko, no niestety, ale starzeje się.
Wiele młodych ludzi wyjeżdża poza nasze granice, a chcemy stworzyć tu dla nich taką przystań bezpieczną. Chcielibyśmy, żeby wracali na te tereny i wspomagali nasz lokalny biznes, nasz przemysł. Więc chciałabym nauczyć młodych ludzi przedsiębiorczości, połączyć programy europejskie z tym, co mamy tutaj w Polsce. W tej chwili na przykład nasza młodzież z zespołu szkół wyjeżdża na praktyki do Portugalii. Mamy w planach jeszcze inne państwa. Chcemy otworzyć młodzież na to, co dzieje się w Europie. Chcielibyśmy, żeby byli pełnoprawnymi Europejczykami. Dlatego też chciałabym się skupić przede wszystkim na młodzieży, ale też i na ludziach starszych. W Drawsku ludzie starsi czasami są zapominani. I takie nawet drobne rzeczy jak ławeczki w Drawsku, żeby starszy człowiek mógł odpocząć i nie był zamknięty w czterech ścianach. No chyba wszystko. To ja potwierdzę, że nie tylko Drawsko, ale również w całej Polsce jest źle, jeżeli chodzi o demografię, zwłaszcza jeżeli chodzi o okres pandemii. Po pandemii statystyki gminy Drawska Pomorskie wyglądają tak, że mamy 30% urodzeń, a natomiast 50% więcej zgonów, więc jest to trudny trend i dlatego też zaprosiłam Małgosię do swojej drużyny, żeby temu trendowi zapobiec. Okręg numer 6. Joanna Pedrycz. Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Pedrycz. Mam 48 lat i z zawodu jestem nauczycielem. Dziękuję. Z zawodu jestem nauczycielem od 25 lat. Uczę języka angielskiego w szkole średniej w naszym mieście. Szkoła jest moją pasją, praca w szkole jest moją pasją. Jestem bardzo zaangażowanym nauczycielem, co moja pani wicedyrektor może potwierdzić. To ja zainicjowałam właśnie realizację projektów międzynarodowych w naszej szkole. Dzięki temu moi uczniowie mieli możliwość wyjazdu na projekty międzynarodowe do państw Unii Europejskiej. Tam mogli poszerzać swoje horyzonty, tam mogli uczyć się języków obcych. A jeszcze bym chciała nawiązać do środków, które udało mi się pozyskać na te projekty. Było tych projektów trzy. Udało mi się pozyskać prawie 100 tysięcy euro. Te środki unijne sfinansowały wszystkie te wyjazdy i mobilności zagraniczne. Ponadto jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, więc od 2003 roku jestem wpisana na listę biegłych tłumaczy w Ministerstwie Sprawiedliwości. W swojej pracy jako radna chciałabym właśnie skupić się na jakości edukacji w naszym mieście, na rozwoju intelektualnym, osobistym dzieci i młodzieży. Jestem dobra w pozyskiwaniu środków unijnych, więc chciałabym na tym pracować. Chciałabym pracować nad tym, żeby pozyskiwać partnerów do współpracy międzynarodowej. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że interesuję się zoopsychologią i dietetyką zwierząt domowych i hobbystycznie hoduję koty rasowe, to jako ciekawostka na temat. Dziękuję. A poza tym kobieta petarda. Naprawdę, ja nie wiem, kiedy ona się ładuje, ale ma tyle energii, że można korzystać, się doładować. Siódemka. Piotr Łuczak. Zapraszam cię, Piotrze. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Piotr Łuczak, jestem kandydatem na Radę Miejską w Drawsku Pomorskim z okręgu nr 7. Okręg nr 7 obejmuje ulice Górskie, Tatrzańska, Karpacka, Sudecka, Podhalańska i tam wiele innych górskich ulic oraz ulicę Starobrodzką i uliczki poboczne Mazurska, Śląska, Warmińska, ten rejon, oczywiście od ulicy Seminaryna również. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1. Szkołę tą ukończyłem, jestem Ludowitym Drawszczanierem, szkołę tą ukończyłem i teraz w niej pracuję praktycznie. Całe życie poświęciłem najpierw szkoła mi, teraz ja tej szkole i młodzieży. I od 25 lat jestem założycielem uczniowskiego klubu sportowego Olimpijczyk w Drawsku Pomorskim, a od 11 lat jego prezesem.
Ten klub osiągnął swojej 25-letniej działalności wiele, wiele sukcesów na arenie tutaj naszego okręgu małego, województwa, także ogólnopolskim, z Mistrzostwem Polski w siatkówce włącznie. Startowaliśmy w różnych zawodach międzynarodowych, w Niemczech, w Austrii. Tutaj zapraszaliśmy różne drużyny z wielu, wielu okręgów i nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. I cała moja praca polega na pracy zespołowej. Od początku, kiedy tylko rozpocząłem pracę, to były różnego rodzaju zespoły. Klasowe, piłki nożnej, teraz piłki siatkowej. I kiedy trafiłem do tego zespołu, tego obecnego zespołu, z którym pracuję, wróciła do mnie taka jakby nowa energia, nowa pasja do tego, żeby coś w Drawsku robić. A robić chciałbym na pewno w oświacie, w sporcie. Chciałbym, żeby ten sport był doceniony i finansowany rzetelnie, sprawiedliwie, na miarę potrzeb. Przez krótki okres byłem przewodniczącym wspólnoty mieszkaniowej. Dom pięknie odrestaurowany na ulicy Dworcowej 6. Ten remont to był moim ostatnim dwuletnim pobytem w tym domu. Zauważam wielkie braki, jeżeli chodzi o Drawsko. Mamy tutaj piękne zabytki, piękne kamienice, które też są zasobem gminy, należą do TBS-u. Chciałbym te wspomagać poprzez pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, ale i wewnętrznych, bo jest w Drawsku też taki fundusz remontowych zabytków. No niestety zwykli ludzie, którzy zamieszkują te kamienice, nie za bardzo mają szansę dostać się do tych pieniędzy. A Drawsko wymaga wielu, wielu potrzeb, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Spójrzmy na ulicę Sikorskiego, właśnie tą Dworcową, tą ulicę Sowieckiego, Chrobrego. Cały plac Konstytucji, wszystko jest do zrobienia. I mam nadzieję, że uda nam się to wspólnie z całą tą ekipą wykonać. Ja mam zapał i liczę na Państwa głos. Piotrze powiem, jak zadałam mu pytanie, czy pójdzie ze mną w moim teamie, w mojej drużynie, to mówi do mnie, wiesz, tak zastanowiłem się, miałem dla ciebie głosować, więc czemu ci nie pomóc? Taka ciekawostka tutaj. Ósemka, Magdalena Wcisło. Dzień dobry Państwu, nazywam się Magdalena Wcisło. Od 9 lat prowadzę pizzerię. To jest moja pasja, nie zawód. Kształcę się nieustannie. Jestem po pierwszym semestrze administracji i również zaczynam szkołę jako agent celny w Szczecinie. Wszystko zaocznie oczywiście. Drawsko na pewno niektórzy mnie kojarzycie z tego, że prowadzę tutaj małą pizzerię. Nie będę mówiła nazwy, nie chcę się reklamować, ale... Trzeba się reklamować. Każdy ma swój ulubiony smak. Powiem Państwu tylko tyle, że od ponad 3 lat jestem w Drawsku, a od ponad 5 prowadziłam mnie różne punkty w Resku, w Płotach, w Węgorzynie. Postanowiłam do Drawska wrócić. Urodziłam się w Drawsku i z powodu pandemii... Tak, przyciąga, no Agnieszka, ty też przyciągasz. Z powodu pandemii wróciłam, otworzyłam tutaj lokal, z czego jestem bardzo zadowolona, ponieważ tłocznie ludzie przychodzą do mnie, robię wszystko sama, dzielę się tym, wspieram szkołę podstawową numer 1 co roku. Dzieci, które lepiej uczą się, obdarzam voucherami, na tyle, na ile nie stać. I również co roku na Mikołaja wspieram dzieci z ośrodka domu dziecka tutaj na Płuczyńskiej. Tym, co mam, dzielę się. Chciałabym wesprzeć przedsiębiorców i młodych ludzi, nakłonić na to, aby wracali nie tylko do Drawska, ale też do Polski. Otwierali swoje biznesy tutaj u nas i kierować ich, tak? Bo dużo młodych ludzi nie wie, gdzie, jakie dokumenty muszą złożyć, co zrobić, żeby pozyskać jakieś dotacje, nie tylko od miasta, ale i od Unii Europejskiej, więc w tym kierunku chciałabym młodym ludziom pomóc. Dziękuję Państwu bardzo.
To ja, kolejna ciekawostka. Magda mnie dożywia w kampanii. On zawsze, jak jestem u Magdy, to pierwsze pytanie: jadłaś dzisiaj? No, tak, tak kampanie wyglądają. Okręg numer 9. Janusz Walczak. Zapraszam. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Janusz Walczak. Od ponad 30 lat jestem nauczycielem, a moje zadania, jakie ja widzę dla siebie w Radzie, to współpraca, ale współpraca pokoleniowa. Dlaczego pokoleniowa? Bo starsze pokolenie u nas troszeczkę jest też zapomniane. Brak jest miejsc, gdzie mogliby się rozwijać, a nawet dzielić się pasją. Również uważam, że powinno się ludziom w Drawsku pozwalać na to, aby swoje pasje spełniali. No, faktem, tak jak ja akurat mi się udało, bo jestem członkiem chóru Canto Libero, ale mam nadzieję, że na naszym terenie są też inni ludzie, którzy chcieliby te pasje spełniać, a ich nie mają. Kolejna rzecz, którą dla mnie jest ważna, to współpraca i to współpraca z otoczeniem, które otacza naszą gminę, z poligonem drawskim, z jednostką wojskową, a muszę powiedzieć, że mam tutaj fajne doświadczenie. Zanim była mowa o klasach wojskowych, załóżmy w Kaliszu, to mi udało się taką klasę o profilu historyczno-wojskowym prowadzić w naszym dawnym gimnazjum i mieliśmy fajne sukcesy i ta praca układała się też świetnie. Stawiam sobie też za cel dalszą naukę wśród młodzieży pojmowania Unii, bo Unia to nasza przyszłość. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Musimy się otwierać na Unię, Unia musi się otwierać na nas, bo musi poznawać nas, właśnie nas z tych terenów i to może zrobić młodzież. Doświadczenie moje pokazuje, że można, a nawet pokazuje to, że potrafimy wygrywać to z najlepszymi. Dlaczego z najlepszymi? Bo moi uczniowie zdobywali główne nagrody, m.in. w konkursach o Unii Europejskiej, historycznych, o wiedzę o społeczeństwie, więc takie rzeczy będą dla mnie ważne. Dziesiątka to Teresa Szpadzińska. Niestety dzisiaj nie mogła być z nami obecna. Tereska jest nauczycielką w szkole podstawowej numer 2, uczy języka angielskiego, edukuje się cały czas, zagląda do wszystkich kieszeni edukacji, że tak powiem. Jest bardzo mocno zaangażowana w poprawę edukacji w naszym regionie, więc to, co chce zapewnić Teresa, to właśnie poprawa edukacji. Nie tylko jeśli chodzi o jakość, ale również o sposób funkcjonowania klas, ponieważ to ona wpadła na pomysł, żeby te klasy na przykład na języku angielskim zmniejszyć, podzielić, żeby dzieci miały bardziej indywidualny tok nauczania tego przedmiotu, żeby rodzice nie musieli wydawać na korepetycje, żeby każdy mógł wynieść z tego języka angielskiego coś dla siebie. I teraz idziemy w rejony wiejskie. Jedenastka, Anna Grabowska, zapraszam. Dzień dobry, Anna Grabowska. Urodziłam się w Drawsku Pomorskim, a od 10 lat mieszkam w Mieleńsku Drawskim razem z moim mężem i dwójką moich cudownych dzieci, które tam sami mnie wspierają. Dziękuję też oczywiście mojej mamie, że przyszła i mojej siostrze, mojej cudownej Zuzi i Jankowi. I dalej teraz. Mój rejon to numer 11, czyli wszystkie wioski. Ja właśnie chciałabym się zająć wioskami, bo mam tutaj drużynę, która zajmuje się miastem i wszystkimi sprawami w mieście, więc ja bym chciała wypromować wioski i ludzi, którzy tam są, bo mamy tak cudownych ludzi, którzy są tak mało doceniani i tak mało wspierani przez miasto, że faktycznie i ci ludzie są chętni do tego, bo mają wiele, wiele, wiele zdolności. Jest pan Stalter, który jest rzeźbiarzem, jest pani Saterowa, która jest malarką, jest sołtys Konotopu, pan Derda, który też jest, ma wiele, wiele umiejętności. Działamy w szkole z panią dyrektor, która naprawdę, szkoła w Mielnym Chłododrawskim oczywiście, która jest najwspanialsza, chodzą tam moje dzieci, jedno chodziło, drugie chodzi. Przepraszam za to, że mówię, jak zwykle moja szkoła jest najwspanialsza, ale współpraca z panią dyrektor, robimy mnóstwo różnych rzeczy i ta szkoła, bo działam w Radzie Pedagogicznej, w Radzie Szkoły i ta szkoła daje naprawdę tak wiele możliwości i razem chcemy połączyć właśnie siły
i tak naprawdę dać tą komunikację pomiędzy tymi wioskami a miastem, żeby faktycznie wypróbować to, co się dzieje w naszych wioskach i dać szansę tym wszystkim ludziom i połączyć to wszystko w jedność. I takie są moje cele na tą kampanię. I dziękuję Agnieszce, że mnie zaprosiła. Powiem to już tak w odniesieniu do tego, co powiedziała Ania, ponieważ chciałabym zostać burmistrzem nie tylko Drawska Pomorskiego, ale całej gminy Drawsko-Pomorskie. Okręg numer 12. Kamila Sienkowska. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja, podobnie jak Agnieszka, jestem ludnością napływową tutaj. Jesteśmy tu obydwie z wyboru. Ja wybrałam po jeziorze 16 lat temu, przeprowadziłam się ze Szczecina, tam się urodziłam, mieszkałam całe życie, wykształciłam się tam. Dlaczego po jeziorze i dlaczego Drawsko? No przyciągnęła mnie tutaj ta dzikość przyrody, która jest, a która niestety przez te lata, które tu mieszkam, jest trochę traktowana po macoszemu, dlatego moją rolą w Radzie Gminy no to głównie ochrona tego, co już mamy, tego pięknego środowiska, które nas otacza, żeby nasze dzieci i nasze wnuki też mogły to podziwiać i mieszkać w nieskażonym środowisku. No i chyba tyle. Jeszcze mogę dodać, że od 5 lat aktywnie działam w Radzie Sołeckiej, Sołectwa Dołgie, które też należy do mojego okręgu. Od 2 lat współtworzę koło gospodyń wiejskich w Dołgiem, gdzie zajmuję się m.in. pisaniem i realizacją projektów, pozyskiwaniem funduszy do realizacji. Także tyle. Dziękuję. Idziemy do 13. No, idziemy do 13. Ewa Jagieła. Jestem, urodziłam się w Drawsku Pomorskim, od, nie wiem, od chyba 40 lat mieszkam w Przytoniu. Jestem od 13 lat sołtysem, czyli trzecią kadencję kończę jako sołtys w tej miejscowości. Co ja bym mogła sobie powiedzieć, jestem społecznikiem. Cały czas, całe moje życie jest po prostu oddawanie siebie innym, potrzebującym, którzy chcą cokolwiek, poświęcam swoje życie. Czasami bywa to burzliwe, bo może zawsze, bo ty tylko musisz iść kwiatki, rabatki, coś tam komuś, coś jeszcze. Także, ale dla mnie to jest naprawdę budujące. Ja zawsze dostaję skrzydeł, jeśli gdzieś jestem między ludźmi i to jest dla mnie najważniejsze. I bo przede wszystkim chciałabym też zapromować albo po prostu zadbać o te nasze właśnie małe społeczności, nasze małe ojczyzny. Taka miejscowość Przytoń, jak gmina Drawsko nas przejęła, gminę Ostrowice, większość ludzi nawet nie wie, gdzie ten Przytoń leży. Co to za miejscowość? Skąd ta kobieta się wzięła, nie? Także chciałabym po prostu troszkę wypromować tą naszą wieś. Jest po prostu przepięknie, bajecznie, jak Kamila powiedziała, po prostu dziko, że tak powiem. I tak, żeby po prostu zostało. I chciałabym po prostu dbać o te nasze małe, ważne ojczyzny. Nie tyle co miasto, ale po prostu to, żeby te nasze wioski były też zauważane, też były doceniane. I to jest dla mnie najważniejsze. Jeszcze bym chciała powiedzieć tak właśnie, dzięki Agnieszce stało się jak się stało właśnie, zaczęłyśmy działać, stworzyłyśmy właśnie te koło gospodyń wiejskich, bo u niej nie ma to, że się nie da. Właśnie to jest właśnie to, że się nie da. Jak się nie da? Musi się dać. I koniec. I nie ma wyjścia. Trzeba robić, trzeba działać. Bardzo dziękuję. Ewa mówi prawdę. Słowo nie da się działa na mnie wręcz odwrotnie. Ja zawsze pokazuję, że się jednak da. No dobrze, w 14 nikogo nie mamy, dlatego przejdziemy od razu do 15. Agnieszka Oleszczuk, zapraszam Agnieszkę. Agnieszka Oleszczuk, obwód 15, Ostrowice, Borne, Jeleniną, Bole, nie.
Tak, Jeleni. Byłyśmy, no, byłyśmy. Jestem zdenerwowana, więc troszkę spóźniona, za co przepraszam. Tutaj, jeżeli chodzi o moich przedmówców, właściwie powiedzieli wszystko. Wszystkim nam zależy na tym, żeby promować tereny Pojezierza Drawskiego, gminy Drawsko. Zawsze jak do nas przyjeżdżają znajomi spoza Polski, to mówią o nas, że to Mazury i Bieszczady w jednym. Wiecie Państwo, że mamy piękne tereny, jeszcze nie do końca bardzo rozreklamowane, więc na tym wszystkim nam najbardziej zależy, żeby nasz rejon tutaj tętnił życiem. Z racji tego, że od urodzenia mieszkam w Ostrowicach, związana jestem ze szkołą w Ostrowicach, to tak jak wszystkim nauczycielom, bardzo nam zależy na młodych ludziach, na tym, żeby się rozwijali, żeby uwierzyli w siebie, zwłaszcza dzieci z terenów wiejskich, że można coś w życiu osiągnąć. Ale z racji wieku coraz przychylniej patrzę też w stronę ludzi starszych i nie ukrywam, że chciałabym połączyć i młodzież, i ludzi starszych, zwłaszcza, że od nas, od naszych dziadków, młodzi ludzie mogą się bardzo dużo nauczyć. Chciałabym zarówno i starszych, i młodszych wyrwać z domu, bo na naszych terenach wiejskich, wiecie Państwo, różnie to wygląda. Dzieciaki przeważnie siedzą w domu, przy internecie, spotkania młodzieżowe odbywają się online, a tu chcemy, żeby te dzieciaki wyszły z domu, żeby zobaczyły, że można też inaczej, że można się spotkać nie tylko online, ale czy na świetlicach wiejskich, czy na jakichś spotkaniach, czy w szkole, czy na jakichś imprezach organizowanych w naszych małych ojczyznach, chodzi mi o nasze okręgi. Tyle. Bardzo dziękuję. Chciałam tylko dodać, że w tym 14 okręgu nie mamy nikogo. Nie dlatego, że nikogo tam nie znaleźliśmy. To takie miejsce z wyboru, ponieważ chciałabym tu wskazać, że jest tam bardzo fajna, wartościowa obecna radna Kasia Hrynkiewicz, więc w jej kierunku leci mój głos. No to przejdziemy do tego programu. Coś tam pokażemy. A więc panie nie chcą tutaj bliżej? Chcemy stworzyć Drawsko na 6. Tak to sobie wymyśliliśmy. Ten program jest naszym takim wspólnym tworem. Dużo rozmawialiśmy nad tym programem, ponieważ każdy chciał coś dodać od siebie, jednak słuchamy też ludzi. Ten program ciągle ewoluuje, żeby nie było, że to jest takie zero-jedynkowe, coś szyte na miarę, jeszcze nie jest. To dopiero będzie, jak wszyscy powiedzą, jakie mają potrzeby. Na pewno postawimy na zielone Drawsko. Chcemy, żeby w Drawsku było czysto, żeby miasto było zielone, żeby powietrze było czyste. Postawimy na odnawialne źródła energii, dopasowany transport gminny, bo teraz nie funkcjonuje. I myślimy o powstaniu transportu miejskiego, bo okazuje się, że jest taka potrzeba. Nawet w tej chwili czasem pani, która chce wrócić z zakupami do domu na wieś, nie ma w jaki sposób wrócić, bo nie ma tego transportu gminnego. Być może tutaj przy współpracy z naszym starostą Stanisławem Cybulą, gdzie te tabory niskoemisyjne przyjechały, może uda się znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu transportu miejskiego, którego nie ma w tej chwili. Na pewno chcemy, żeby Drawsko było dla rodziny. Chcemy utworzyć żłobek miejski. Chcemy wesprzeć uczniów i nauczycieli poprzez tworzenie mniej liczebnych klas. Poprzez właśnie ten podział na języku angielskim, na dodatkowe grupy. Sport i rekreacja od przedszkola do seniora. To tutaj Piotr chce zaangażować się bardzo mocno w działanie, jeśli chodzi o to hasło. No i wsparcie seniorów, którzy, tak jak wspominały osoby przede mną, są bardzo często wykluczani. Ja usłyszałam, że utworzenie żłobka miejskiego jest nieekonomiczne, natomiast jest to usługa publiczna. Czy szkoły są ekonomiczne? Czy szpitale są ekonomiczne? Chcemy postawić przede wszystkim na człowieka, dlatego wiemy, że jest taka potrzeba. W tej chwili, według danych na 2022 rok, GUS pokazuje, że w gminie Drawsko-Pomorskie jest ponad 600 dzieci w wieku od 0 do 4. W tej chwili z niepublicznych
placówek korzysta powyżej 100 dzieci, czyli dalej to zapotrzebowanie jest. I im więcej tych miejsc przybywa, tym więcej tych dzieci korzysta z tych żłobków i przedszkoli także, bo to są rzeczy, które są dla nas tutaj istotne. Drasko dla równości. Poprzez właśnie, wspominałam już na samym początku, że jestem osobą, która lubi wspierać i budować kobiety, więc na pewno będziemy wspierać kobiety i różne mniejszości. Chcemy usunąć bariery architektoniczne, które istnieją w naszym regionie. Chcemy rozwoju i wsparcia w opiece nad osobami starszymi i wykluczonymi. To jest zadanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Być może jest to pomocy społecznej, tak, wróć właśnie, dobrze, że... Z tą instytucją chcielibyśmy w tej sprawie współpracować, bo być może są takie zasoby, które mogłyby przyczynić się do tego, żeby ten rozwój był faktycznie możliwy. Drasko dla społeczeństwa obywatelskiego. Jest to coś, czego brakuje mi obecnie. Sama jako prezeska fundacji, jako członkini koła gospodyń wiejskich borykam się z różnego rodzaju problemami dotyczącymi tego, że tego społeczeństwa obywatelskiego tutaj w Drasku nie do końca, nie ma. Chcemy powołać aktywnie działające rady, między innymi właśnie młodzieżową, senioralną, gospodarczą, sportu, kultury. I członkami tych rad mieliby być mieszkańcy, którzy wypracują fajne rozwiązania, które będą jakimś takim pomysłem, kierunkiem tego, jak powinna rozwijać się gmina, bo gmina przede wszystkim powinna słuchać głosu swoich mieszkańców. Drasko, w którym warto zostać. Też dzisiaj niejednokrotnie o tym wspominaliśmy. Chcemy wesprzeć i pomóc w tworzeniu lokalnych małych biznesów. Na pewno postawimy na rewitalizację i rozwój targowiska miejskiego. Chcemy na tym targowisku robić też takie bazarki ekologiczne, bo brakuje nam tutaj takich produktów w naszym regionie. Chcemy obniżyć podatek od nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, dzięki czemu mamy nadzieję przyciągnąć znowu lokalne biznesy. W ciągu ostatnich 5 lat wzrost podatku od nieruchomości w przypadku mieszkalnych to 46%, natomiast w przypadku niemieszkalnych to 40%. Przy czym przychód z tego tytułu to tylko 18%. Co to oznacza? Czy ci przedsiębiorcy stąd uciekli? Chcemy na pewno też postawić na budowę tanich mieszkań na wynajem. I to jest coś, co na pewno będzie jednym z takich kluczowych punktów. No i Drasko non-profit. Rozwój organizacji pozarządowych i społecznych oraz stowarzyszeń sportowych. Takie organizacje bardzo często przejmują zadania gminy, dzięki czemu w takiej gminie będzie żyło się lepiej. I to tym akcentem, jakby ta szóstka dla Drawska, Drawsko na 6. Bardzo Państwu dziękuję. Chciałabym teraz prosić o zabranie głosu naszego przyjaciela Stanisława Wziątka. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Szanowni Państwo, samorząd, gmina to wspólnota mieszkańców, to wspólnota serc. Przede wszystkim chciałbym Wam, kochani, pogratulować tego, że Wy taką wspólnotę serc chcecie budować w Drasku. Bo przecież nie chodzi o to, żeby tylko mieć miejsce do mieszkania, tylko żeby miasto było taką prawdziwą, małą ojczyzną, w którym to mieście znajdujemy wsparcie u wielu osób. Taka filozofia otwarta, filozofia życzliwości wzajemnej, filozofia rozwiązywania problemów ludzkich przewija z tego programu. Agnieszko i drodzy Państwo, jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo Wam tego gratuluję. Jestem przekonany, że umiejętnie prezentując ten program, który można byłoby nazwać SMS, to jest szkoła, przewija się to tutaj wielokrotnie, to jest mieszkanie i to jest szpital, to jest zdrowie. To, proszę Państwa, można rozwijać na wiele sposobów. Jeśli mówimy o szkole edukacji, to postawienie właśnie na to, budowanie przyszłości w oparciu o dobrze wyedukowane społeczeństwo, o budowanie przyszłości dla młodych,
To jest perspektywa i miasta, regionu i naszego kraju. To jest także budowanie tej wspólnej Europy opartej na wartościach, które są dla nas tak bardzo ważne. Mieszkanie, nie musimy o tym mówić, bo to jest oczywista potrzeba. Każdy potrzebuje, jeżeli mieszkanie, miejsca, w którym może odnaleźć siebie, budować swoją rodzinę, budować swoją przyszłość. To, że jest ten program oparty także na budownictwie mieszkaniowym, bo nie wszystkich stać na to, żeby mógł sobie od razu wybudować dom. Ale jeżeli na początku drogi może mieć mieszkanie, które wynajmuje i gmina mu stwarza taką szansę, to on się po prostu wiąże z tym gminą, z tym miejscem, odnajduje swoją szansę na rozwój. Ten szpital, to ostatnie S, jest tylko i wyłącznie takim elementem hasła, w którym się mieści wszystko to, co wiąże się z opieką nad człowiekiem. Bo wszyscy mówimy, czego potrzebujemy? Zdrowia, opieki odpowiedniej, działania, które daje nam poczucie, że wtedy, kiedy będę potrzebował wsparcia, to wsparcie odnajdę i w instytucji miasta, gminy, ale także w tej filozofii otwartości społecznej, również u wszystkich mieszkańców. Dlatego budowanie takiego miasta jest gwarancją, że wszyscy będziemy się czuć jak po prostu w domu i wśród przyjaznych ludzi. Jestem także pod wrażeniem tego, jak pięknie zbudowała się Agnieszko tą drużynę. Proszę Państwa, wszędzie gdzieś, gdzie się pojawiam, to kobiety okazują się być w mniejszości. Tu kobiety rządzą. Jest królowa i są księżniczki. No budujcie tak tą filozofię opartą o tym właśnie takiej empatii kobiecej. O tej otwartości, opiekuńczości, o tej wrażliwości kobiecej. To jest wrażliwość, która mówi o tym, że nie będziemy przechodzić obojętnie obok potrzebujących osób. Naprawdę ja jestem ujęty i wierzę, że wam po prostu się to uda, że uda wam się wygrać. Pozwólcie Państwo, że dwa zdania także trochę szerzej powiem, ponieważ moje doświadczenie jest już dosyć rzeczywiście duże. Widać to po moim balejażu na stronach. Ale wiąże się z tym, że tak naprawdę to jestem waszym sąsiadem z zamiedzy, bo na stałe mieszkam w Połczynie Zdroju i mimo tego, że pełniłem różnego rodzaju funkcje, bo byłem burmistrzem Połczyna, byłem wojewodą zachodniopomorskim, 3 kadencje posłem, wicemarszałkiem województwa, teraz jestem wiceministrem, to zawsze wracam do swojego miasta, to zawsze wracam do swojego regionu. I to jest, proszę Państwa, również kolejny element takiej filozofii życia, funkcjonowania i tej społecznikowskiej pasji, którą wy macie w sobie, ja też ją podzielam. Otóż chodzi o to, że niezależnie gdzie funkcjonuję zawodowo, niezależnie co wykonuję, teraz zajmuję się bezpieczeństwem, o czym później jeszcze troszeczkę więcej, newralgicznym obszarem kraju, ale jestem w Warszawie na co dzień, ale wracam tu. Właśnie o to chodzi. Żeby to nie było tak, że my tutaj, którzy wyrośliśmy, wyedukowaliśmy się, gdzie mieszkamy i nagle otrzymujemy funkcję, wyjeżdżam, zostaję w Warszawie i tam funkcjonuję. Nie. To jest moje miejsce. Dlatego też startuję do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, żeby właśnie budować taką filozofię działania. Tam trzeba robić taką ogólnopolską rację stanu. Bezpieczeństwo taką jest. A tu, na miejscu, rozwiązywać konkretne problemy konkretnych ludzi, konkretnych grup i konkretnego człowieka. I to jest to, co jest takie niezwykle ważne. Pozwólcie Państwo, że dwa zdania na temat tego bezpieczeństwa dodam, bo chciałbym także pokłonić się Panu staroście. Pan starosta, pewnie Państwo to wszystko wiecie, jest także przecież radnym powiatowym i do Rady Powiatu startuje i życzę Tobie, żebyś też, Stanisław, wygrał. Głosujcie Państwo dla niego. Ale to Pan starosta buduje tą umiejętną współpracę samorządu powiatowego z wojskiem. Wojsko w Drawsku jest ogromnym, znaczącym garnizonem. To wojsko może stanowić potencjał rozwojowy
ja zapewniałem Agnieszkę, Agnieszko, będę robił wszystko, żeby Ciebie wspierać w budowaniu tych dobrych relacji. Bo to po pierwsze i bezpieczeństwo, a po drugie ogromny potencjał rozwojowy dla miasta. Proszę Państwa, planujemy tutaj w Drawsku przeprowadzić ogromne inwestycje. W Drawsku i w paru miejscowościach, które są wokół, które stanowią silne garnizony wojskowe. To jest i Mirosławiec, i Świdnik, gdzie za chwilę będą stacjonować F-35, najnowsza technologia najnowszych samolotów i będzie rozwój bazy mieszkaniowej i rozwój zdolności wojskowych. To samo w samym Świdwinie, w samym Drawsku. To są i poligon, i baza wokół, i mieszkania, które są tutaj potrzebne, które muszą być budowane, i infrastruktura, która temu towarzyszy. To, proszę Państwa, kolejny rozwój Drawska i kolejny akcent. I Agnieszko, masz moje pełne wsparcie w tym, żeby zrealizować to w taki sposób, że mieszkańcy wyraźnie to odczuwali, że to jest dla nich, że to jest jeden z partnerskich elementów współdziałania wojska i samorządu, ale samorządu otwartego, życzliwego, budującego takie bardzo dobre relacje. Chciałbym tylko dodać jeszcze jeden aspekt i cieszę się bardzo, bo rozmawialiśmy o tym tu w kuluarach i tutaj duża grupa przecież jest startujących w tych wyborach nauczycieli, pani dyrektor i nauczyciele. Proszę Państwa, wszyscy mówimy tak. To jest, edukacja jest podstawą, w tej edukacji musimy coraz więcej wnosić elementów związanych z przygotowaniem do udzielania pomocy drugiemu człowiekowi i do tego, żeby budować to, co nazywam obroną cywilną albo ochroną ludności. Bo w sytuacji zagrożenia, które jest tuż przy granicach naszego kraju, to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, jak się pojawi alarm, jak go rozpoznać. Gdzie są miejsca, gdzie się mogę ukryć, jak udzielić pomocy osobie potrzebującej. Będziemy wprowadzać teraz w skali ogólnopolskiej, tu w Drawsku też, specjalne programy już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Najpierw małe, godzinowe działania, ale w klasie ósmej, w klasie pierwszej szkoły średniej to już będą normalne zajęcia, również takie, które będą dawały szansę, żeby ta młodzież poznawała zasady survivalu, przetrwania, umiejętnego budowania takich zdolności strzeleckich. Tutaj już z panem, z kolegą mówiliśmy, organizujemy strzelnicę wirtualną w Drawsku w szkole. Musi taka być, żeby się miała młodzież gdzie tego wszystkiego nauczyć. To jest także odpowiedź na tą podstawową potrzebę bezpieczeństwa. Ale oprócz tego, drodzy Państwo, oprócz tego, że będziemy mieli świetną infrastrukturę, że będziemy mieli dobrze zbudowane elementy takich podstawowych potrzeb infrastrukturalnych, to najważniejsze jest to, żebyśmy mieli w sobie i ludzie, którzy mogą decydować o rozwoju miasta, gminy, powiatu, otwarte serce. Ja znam Agnieszkę. Agnieszko, jestem pod wielkim wrażeniem tego, z jaką wielką pasją robisz to, co potrafisz robić. Udzielać pomocy drugiemu człowiekowi, otwierać się na te potrzeby i tworzyć struktury organizacyjne, które dają szansę, żeby te potrzeby mogły być zrealizowane. Taka empatia, życzliwość, ta pomocniczość dla drugiego człowieka jest sednem funkcjonowania samorządu. Taką społeczniczką, otwartą, życzliwą, zaangażowaną i profesjonalnie działającą jest Agnieszka Masterasz-Madej. Głosujcie Państwo na Agnieszkę, na burmistrza! Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ja jestem pod wrażeniem prezentacji kandydatów do Rady Miejskiej. Co się okazuje, że dotychczas wszyscy Państwo, łącznie z Agnieszką, która kandyduje na burmistrza, samorealizują się w różnych płaszczyznach. Spełniają rolę, myślę, istotną, o czym mówiła na początku, ale wszystkim z Państwa, również Pan Minister, że trzeba widzieć drugiego człowieka. To we wszystkich tych wystąpieniach, prezentacjach się przebija. To jest najistotniejsze. I każdy z samorządów, Szanowni Państwo, ma przypisane zadania. Literalnie, ale my jako powiat wychodzimy szerzej. Tak samo i gmina. Tutaj też rozmawialiśmy i oczywiście są płaszczyzny, gdzie możemy współpracować i realizować te zadania z myślą
o mieszkańcach razem. Między innymi transport. Jest sytuacja taka, o której mówiła Agnieszka, że w najbliższym czasie otrzymamy 9 zeroemisyjnych autobusów. To jest projekt za 31 milionów złotych z dofinansowaniem prawie 24. Mówimy tutaj o wykluczeniu komunikacyjnym, a ślad za tym wiele innych też jest wykluczeń, bo nie można dojechać do lekarza, do szkoły, robić zakupy i tym podobne, już nie chcę w szczegółach tutaj wymieniać. Ale jest szansa i oczywiście jak najbardziej potwierdzam to, że powiat może współpracować z gminą, jak mieszka, tak i wasz program jak najbardziej jest do zrealizowania i jestem pod wrażeniem tego, że jak państwo słyszeliście, część z kandydatów wróciła do Wrocławia, część przyjechała tutaj czy w okolicy i osiedliła się na stałe. Jest to niesamowite, tak? Pokazuje się, czy to okazuje się, że to nie jest tylko tak, że z tych małych miejscowości mieszkańcy wyjeżdżają, ale jest też powrót, czy na nowo osiedlają się i widzą swoją przyszłość tutaj, tak, w małych ojczyznach. Ja chcę państwu powiedzieć, że tutaj z nami jesteś Przemek Bogusz, też kandydat. Przemek, mogę cię prosić, kandydat do Rady Powiatu. I też nie ukrywam, chcę państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o Lewicę, nie chodzi tutaj o nazwy, ale tym razem wspólnie startujemy pod szyldem koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, ale w naszym środowisku, w powiecie, w miastach naszych, naszego powiatu, Lewica zawsze miała trwałe miejsce. I co więcej, my wszyscy, jak mówił pan minister i jak mieszka, mamy serce po lewej stronie. Inaczej się nie da. Jeżeli chcemy funkcjonować w tym środowisku, to wynika, aż tak się przebijało praktycznie z wypowiedzi wszystkich kandydatów, wszystkich państwa, Agnieszki też, że te propozycje, działania, one się przenikają. Mówiliśmy tutaj, pani dyrektor, nauczyciele z naszych też szkół, ale te aktywności, które prezentowali tutaj, oczywiście to wszystkiego się w tak krótkim czasie nie da, ale z zapowiedzi wynika i programów, które chcą realizować, to daje szansę i daje kopa na przyszłość. Agnieszka, gratuluję ci również też, bo my się znamy i wiem, że to jest osoba nie do zdarcia, tak mówią, bo jest powiedzenie takie, jak wyrzucą drzwiami, to na wchodzi oknem. I tego ci z całego serca życzę również Przemkowi też, żeby razem z nami, bo też tworzymy taką drużynę, która startuje do Rady Powiatu. Rady Powiatu i deklarujemy, że będziemy współpracowali, a tobie życzę wszystkiego najlepszego i oczywiście, tak jak już mówił pan minister, Agnieszka na burmistrza. Proszę. Dzień dobry państwu. Oj, nie spodziewałem się, że będę musiał przed wami wystąpić. Zawsze mnie trema tutaj zjada. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się i się nauczę. Tak jak tutaj pan starosta powiedział, chcielibyśmy stworzyć tutaj wspólną taką drużynę i zrobić taki pomost pomiędzy powiatem a gminą. Wiem, że w tej chwili też ta współpraca się układa. Natomiast myślę, że razem tutaj z Agnieszką stworzymy coś więcej dla państwa i dlatego zareagowałem pozytywnie na jej prośbę i prośbę pana starosty, żebym razem z nimi kandydował w tegorocznych wyborach samorządowych i myślę, że powinniście państwo na nas postawić, bo jesteśmy takimi wielkimi społecznikami, robimy dużo dla ludzi, chcielibyśmy robić jeszcze więcej, czasami się nie da, ponieważ nie raz spotkałem się z jakimiś tam problemami, a myślę, że tutaj z Agnieszką można zrobić to dużo lepiej. Dlatego chciałbym państwa zachęcić do tego, żebyście głosowali na rocznę na Agnieszkę. Oczywiście na pana tutaj Wziątka, który jest kandydatem do sejmiku. Przepraszam najmocniej, panie ministrze.
Bardzo, bardzo dziękuję za te dobre, ciepłe słowa. One są takim miodem na moje serce, bo wiecie, kampania jest różna, nie? Czasem jest pod górkę, czasem jest z górki. I każde wasze takie ciepłe, dobre słowo sprawia, że te złe gdzieś tam się oddalają i dalej chce się działać. Ja zaprosiłam was dzisiaj tutaj, dlatego że chciałam skrócić dystans. Ja lubię budować relacje, a nie pozbawiać ich nas jako społeczeństwa. Dlatego wydawało mi się, że sala w Ośrodku Kultury to trochę zbyt duże pomieszczenie do tego, żeby takie relacje tworzyć. No i stąd jesteśmy tutaj. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą obecność, za to, że chciało wam się przyjść nas tutaj posłuchać. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze gdzieś na szlaku kampanijnym, bo niektóre twarze kojarzę gdzieś tutaj z ulicy, z różnych działań, ze sklepików. Było mi bardzo miło przed państwem dzisiaj zaprezentować swoją drużynę, zaprezentować program i bardzo jeszcze raz dziękuję za ciepłe słowa. I do zwycięstwa. Dziękuję. A teraz część nieoficjalna, mamy dużo ciasta, proszę brać, dużo.